jakie kwiaty powinny zostać wręczone ukochanej kobiecie ze względu na ich dzisiejsze święto? Myślę, że tutaj jest pełna dowolność. Można podejść konserwatywnie i wręczyć tulipana lub goździka. Ja dzisiaj w sumie zaproponowałem gerberę, żeby po prostu troszkę oryginalnie wyjść do kobiet i zwrócić uwagę troszeczkę na inne kwiaty. Wiem, że kwiaty szczerze dane stoją zdecydowanie dłużej. Czy faktycznie systemy nawadniania, odpowiednio nawodniony ogród jest w stanie sprawić, żeby kwiaty były dużo zdrowsze i postały dużo dłużej na parapecie naszych ukochanych kobiet? Myślę, że w warunkach Polski zawsze co roku występują okresy, w których należy podlewać ogród i kwiaty. I to co roku są czasami dłuższe, krótsze okresy, ale taka konieczność jest, żeby mieć piękny, ładny, zdrowy ogród i kwiaty. Firma Migród istnieje od i dokładnie zajmuje się czym? Nasza firma istnieje od 2003 roku, także już mamy dużą historię, długą historię. Zajmujemy się głównie aspektem technicznym w ogrodach, czyli wspieramy piękną zieleń w ogrodach. Wiąże się to z nawadnianiem, z oświetleniem roślin, zagospodarowaniem wody deszczowej, drenaże. Jak za dawnych lat, rajstopy i goździk, a dzisiaj jak obchodzimy? A dzisiaj wolny wieczór z super koncertem Renaty Przemyk w Teatrze w Świdnicy i na pewno miły wieczór z małżonkiem.